Dzień trzeci. Wprowadzenie. Dnia 9 marca 1962 roku. Panika. Personalia znane kronikarzowi. Pracownica szpitala przy ulicy Świętej Barbary w Częstochowie opisała następujące wydarzenie, którego była świadkiem. Przed kilku laty spod Częstochowy przyjechało małżeństwo z ciężko chorym synkiem, liczącym 9 miesięcy. Zmarło im już 11 dzieci, które nie żyły dłużej jak jeden rok. Również i ten synek imieniem Marian dostał konwulsji i był w stanie agonalnym. Przed pójściem do szpitala rodzice udali się najpierw na Jasną Górę, by prosić Matkę Bożą o ratunek. W szpitalu w Częstochowie przy ulicy Świętej Barbary lekarz oświadczył, iż nic nie może pomóc, tu tylko Jasna Góra. Ojciec dziecka powrócił na Jasną Górę, by się modlić. Kiedy przyszedł do szpitala, dziecko konało. Lekarz powiedział, że to już koniec. Zrozpaczony ojciec rzuca się na ziemi i krzyczy przeraźliwym głosem: O Boże, zabrałeś mi tyle, zostaw mi chociaż to jedno. Matko Najświętsza, tak Ci zaufałem, nie opuszczaj mnie. Obecni przy tym płakali, a niektórzy uciekli. Po chwili jednak dały się zauważyć objawy polepszenia, a więc nadzieja na życie. Po zbadaniu lekarz stwierdził, tak jest, Jasna Góra, cud i Marian żyje. Najczęściej o doznanych cudach i łaskach za pośrednictwem Matki Bożej Jasnogórskiej dowiadujemy się z okazji składania wotów dziękczynnych, na przykład w roku 1974 złożono 526 wotów, w tym 300 dziękczynnych, a w nich 15 ofiarodawców przekonanych jest o doznanym cudzie, uzdrowienie, uratowanie życia w wypadku. W 1975 roku złożono 805 wotów, w tym 485 dziękczynnych, wśród których 11 wotów za doznane cuda według przekonania ofiarodawców. Modlitwa dziękczynienia za ratunek w niebezpieczeństwach. Dziękujemy Ci, Maryjo, za obronę przed zagrożeniem wiary. Dziękujemy Ci, Maryjo, za Twoje natchnienia, które niosą nam łaskę i radość. Dziękujemy Ci, Maryjo, za Twoją nieustanną opiekę i miłość ku nam. Dziękujemy Ci, Maryjo, modlitwa czci i miłości, pośredniczko wszelkich łask udzielanych nam przez Boga. Miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie, potężna rycerko Boga żywego. Miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie, zwycięska królowo, triumfująca nad wszystkimi wrogami Twego Syna. Miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie, Matko, która pomagasz nam przezwyciężać zło i wszelką słabość. Miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. Modlitwa i prośby. Maryjo, która jesteś ucieczką i nadzieją wszystkich, którzy utracili wiarę w Boga, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Matko miłosierdzia, która nie odmawiasz swej opieki nawet tym, co zwalczają Twego Syna i Kościół Chrystusowy, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Matko Wiary Świętej, która i dziś w powodzi licznych niebezpieczeństw, laicyzacji i materializmu w świecie bronisz naszej przynależności do Chrystusa, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod jej opieką w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem przez Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.